W studiu pojawiła się dziewczyna, która jako wartość dodaną do swojej najnowszej płyty dołączyła maskę tygrysa. A z jakim zwierzęciem najbardziej się utożsamiasz? W środowy poranek. Słuchaj, w środowy poranek to nie wiem. Leniwiec kola? Leniwcem. Nie, tak naprawdę nie jestem leniwcem, staję codziennie o 7:00 z jakimś takim rannym ptaszkiem, co wiesz, śpiewa z samego rana bardziej. Bobska w naszym studiu, zupełnie, zupełnie poważnie. Skąd pomysł na to, żeby tak szybko wydać drugą płytę? Wiesz, z reguły artyści czekają, przygotowują się do tego, odwlekają być może nawet ten moment w czasie. Tak, wydaje mi się, że rzeczywiście to może stanowić jakiś taki psychiczny barierę swego rodzaju, bo człowiek się boi. Boże, druga płyta, przecież była pierwsza, co teraz będzie z tą drugą? Ale pamiętam, jak siedzieliśmy z Janem Smoczyńskim, z którym żeśmy pisali te piosenki, który jest też producentem muzycznym tego albumu, w Gdyni, w Marinie. I rozmawialiśmy o przyszłości naszych nowych piosenek, bo wtedy właśnie obudziła się w nas potrzeba, to było lato i to było open air, obudziła się w nas potrzeba, żeby no, napisać dalej nowe. Ja mówię, Jasiu, kiedy jakiś termin masz dla mnie w studio, szybko, bo chcę nagrać piosenkę, tak powstał zresztą Haj. I on mówi, no chyba wydamy drugą płytę w marcu. Ja powiedziałam, no dobra. I tak to właśnie było. Więc jakby nie było w tym większej filozofii. Po prostu uznaliśmy, że fajnie będzie zrobić to szybko, bo mamy mnóstwo pomysłów i tak naprawdę Kaktus stanowił pewnego rodzaju wykreowanie jakiegoś języka muzycznego, którego nie mieliśmy już potem czasu pociągnąć dalej, bo koncerty, bo trzeba było to wszystko grać na żywo i to zajmowało naszą głowę. Więc po prostu nie mogliśmy się doczekać tego momentu, kiedy wejdziemy do studia i te kolejne pomysły gdzieś szybko wylatywały z naszych głów. Tak naprawdę ta praca była w pewien sposób dla nas prostsza. Tak całościowo patrząc na to, oczywiście ona nie była prosta, siedzieliśmy i męczyliśmy się nieraz przy niektórych tych piosenkach, ale już metoda pracy była wypracowana. To sprawiało, że naprawdę to była fajna przygoda i udało nam się szybko ją bardzo zrealizować. Szybko kończymy ten wątek, tak. Stawiamy kropkę i teraz będzie Pysk. Teraz płyta, która zatytułowana jest Pysk, czyli trochę mniej ładniejsza forma buzi. Odstraszasz tytułami. Lubię to, bardzo to lubię. Poza tym wydaje mi się, że takie tytuły pasują do moich piosenek i do mojej muzyki, bo często wydaje mi się dość przystępnej muzycznie formie pod przykrywką bitu. I jest ukryta też warstwa tekstowa, która wcale nie bywa taka łatwa, lekka i przyjemna w tych piosenkach. Oczywiście jest to też pewnego rodzaju prowokacja. Bardzo mi się podoba to słowo. Najpierw powstała piosenka, oczywiście potem powstał tytuł piosenki, a dopiero po jakimś czasie, gdy powstawały kolejne piosenki na tą płytę, stwierdziłam, że Pysk to jest świetne słowo i świetnie nada się na tytuł. Ale nie boisz się słowa muzyka popularna, prawda? Nie, absolutnie nie. Ja się lubię bawić słowem muzyka popularna i w ogóle lubię słuchać też muzyki pop. Chociaż oczywiście bardzo trudno jest siebie znaleźć w tych wszystkich muzycznych definicjach. Mm-hmm. Gdy zgłaszałam teraz jako swój własny wydawca płytę do Fryderyków, Kaktusa jeszcze, to musiałam zmieścić się w którejś z kategorii. Tak. I to naprawdę było trudne. Naprawdę nie wiedziałam, co mam zrobić. Czy to będzie alternatywa, czy może pop, a może elektronika, bo tak naprawdę każda z tych definicji pasuje do mojej muzyki. W elektronice w tym roku nominowana jest grupa Riverside, czyli grupa, która jest mocno związana z gitarami, a jednak w dziale elektronika. Być może to po prostu pokazuje, że wytarły się już te granice i wytarły się znane definicje dotyczące muzyki, bo artyści coraz bardziej i coraz chętniej przekraczają granice. Tak, wydaje mi się, że o to chodzi, ale fajną definicję stworzył ktoś na moim fanpage'u na fejsie. Napisał hashtag artpop. A to ładne, to bardzo ładne. Bardzo mi się to podoba. Zwłaszcza, że ten art pop dotyczy nie tylko dźwięków, dotyczy nie tylko zabawy słowami, ale też tym wszystkim, co jest związane z wyglądem twoim na scenie i twoich płyt. Dziewczyno, ty wydajesz najpiękniejsze płyty w Polsce. O,
Łezka mi teraz leci z oka. No ale taka jest prawda. Ja wiem, że jest ci łatwiej, bo masz wykształcenie artystyczne, ale powiedz mi, dlaczego w dobie MP3-ek, wszelkich serwisów muzycznych, ty taką niezwykłą dbałość przywiązujesz do wyglądu twoich płyt? Właśnie dlatego, że króluje streaming i sama jestem jego użytkownikiem intensywnym, to po to wydaje się teraz płyty w piękny sposób, żeby w ogóle chcieć je mieć, bo tylko takie wydania, takie, które kiedyś będą białymi krukami, które są wyjątkowe pod względem edytorskim, graficznym, ilustracyjnym, po prostu są świetnie zaprojektowane. Wydaje mi się, że tylko takie mają szansę przetrwać próbę czasu. Moja przyjaciółka, kiedy przyszła do mnie i przeglądała kolekcję płyt, trafiła na twój debiutancki album. Płyta jest włożona w opakowanie z piórek takich kolorowych piórek. Zobaczyła tę płytę i powiedziała: Boże, najbardziej dziewczyński album, jaki widziałam. No tak, ruszy jeszcze te pióra. Cieszę się, że tak jest. Nie mogę zrezygnować z różowego, więc on się pojawia na pysku. A dlaczego nie możesz zrezygnować? Ulubiony? No bo po prostu to jest jakiś sposób myślenia. No to jest już, nie wiem, po prostu to jest state of mind. No dobrze, no to skoro już doszliśmy do tego, w jaki sposób myśli Bowska, jakimi wyznacznikami się kieruje, to zapraszam was do cyrku, tak? Tak jest. Słuchaj, czy to prawda i czy też siebie tak postrzegasz jako artystkę, u której muzykę ukochali filmowcy? Bardzo mi to odpowiada. Ja też lubię filmowców i rzeczywiście romansuję z filmem. Dość owocnie. Dość owocnie, bo rzeczywiście i z filmem, i z serialem. I tak się stało z Kaktusem. Kto wie, co będzie z Pyskiem. Tego jeszcze, to jest dla mnie niewiadomą, ale zapraszam wszystkich filmowców. Myślisz, że ma to związek też z tym, że tak jak mówiłyśmy wcześniej, ty swoją muzykę widzisz? Może tak, ale myślę, że tutaj jednak ogromny czynnik ma po prostu szczęście, że to jest, poza tym to jest też muzyka śpiewana po polsku, a jednocześnie nie podany jest ten tekst tak bardzo wprost i wydaje mi się, że to też daje filmowcom pole do tego, żeby tą muzykę właśnie wykorzystać jako pewnego rodzaju interpretację tego, co się dzieje, ale nie dosłownie, że jakby to, że ona nie jest tak bardzo wprost, pomaga jej odnaleźć się z obrazem. Różowy, już wiemy, że to jest state of mind, jak powiedziałaś, ale chciałabym też zapytać, co tak naprawdę, znaczy, jaki ty masz patent na przekładanie nut na obrazy, bo nie wszyscy mogą zobaczyć, ale jak wejdą na czwórka.online, to już to się stanie. Twojej płycie towarzyszy seria kart z rysunkami. Ale tak, też z twoimi zdjęciami. No i to są zdjęcia, które mogłyby spokojnie na przykład w Harper's Bazaar być pokazywane. Dziękuję. Pochwalę Kasię Bielską, która te zdjęcia zrobiła. Rzeczywiście koncepcja całego opakowania i całej tej plastycznej formy płyty jest bardzo przemyślana. Najpierw w ogóle powstał, jeśli chodzi o tą wizualną formę, powstał pattern. Ten pattern przewija się przez wszystkie zdjęcia gdzieś tam w tle, bo ja wydrukowałam 40 metrów materiału i wykorzystaliśmy ten materiał na sesji zdjęciowej. Z tego materiału jest również uszyta moja sukienka, w której ostatnio koncertuję. No i on pojawia się też oczywiście w samym otwarciu, gdzie jest ta głowa gepardo, tygrysa, czy jakkolwiek nie nazwać tego zwierzęcia. Więc jakby tutaj ta ilustracja, która jest taka już bardzo moja, stała się podstawą tego całego pomysłu. No a jeśli chodzi o muzyczne działania w studio, no to tak naprawdę nie wiem, co jest pierwsze, bo to powstaje tak bardzo symultanicznie i tekst, i melodia, i w ogóle sama produkcja nawet muzyczna, bo mi się zdarza nawet w studio pisać teksty, bo bardzo działa to na mnie mobilizująco, że na przykład mam teraz pół godziny, że muszę coś dokończyć, że skończyć jakąś myśl, którą gdzieś tam wcześniej oczywiście miałam w głowie przygotowaną, miałam jakieś notatki, także w studio też panuje taka, zresztą sama wiesz, bo przecież jesteśmy w studio, taka cisza, że aż po prostu ona brzmi i to jest bardzo inspirujące, więc muzyka i tekst i melodia i wszystko symultanicznie, że tak powiem, się dzieje. Teraz masz jedną szansę na trzy, żeby odpowiedzieć na pytanie. Znaczy właściwie bardzo prosiłabym, żebyś na trzy pytania odpowiedziała, wybrała jedną odpowiedź. Dobrze. Złote płyty, bądź też diamentowe, platynowe, czy jakie tam są?
wyprzedane koncerty, czy nagrody na przykład w postaci Fryderyka. Co cię najbardziej interesuje? Wyprzedane koncerty. Brawo! I takiej odpowiedzi właśnie się spodziewałam od dziewczyny, która wydała tak dobrą płytę, bo to chyba najbardziej weryfikuje to coś, pracę w studiu w kontakcie z publicznością, prawda? Zdecydowanie. Przede wszystkim ja robię muzykę no właściwie dla siebie tak naprawdę, ale nagrodą jest to, że ludzie jej chcą słuchać i ją po prostu w cudzysłowie kupują ode mnie. I ta nagroda będzie dla mnie największą nagrodą, jeśli chodzi o płytę Pysk. I cieszę się, że tych ludzi na koncertach przybywa. To jest super. Gdzie ci będziemy mogli usłyszeć w najbliższym czasie? Mogę was zaprosić 17 maja, bo to będzie premierowy koncert płyty Pysk właśnie w Warszawie. Taki bardzo wiosenny w klubie Miłość. Mhm. No także zapraszam. Właściwa osoba na właściwym miejscu. Zapraszamy do Miłości w maju, a już teraz podzielimy się z wielką przyjemnością Pyskiem z wami, pod warunkiem, że zadzwonicie 22 kierunkowe do Warszawy 645-2100 645-2100. Teraz będzie Wek. Tak jest. A to była Bobska. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czwórka. Brzmi dobrze.